Dzień dobry wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne zmagania z gry na żywo, tłumaczenia na żywo i analizy. Jest E4, zagrajmy sobie na przykład posunięcie. No, grałem różne debiuty. Może obrona sycylijska w takim razie. C5. Będę tłumaczył oczywiście swoje posunięcia. Też gram na swoim głównym koncie. Nie jest to speedrun, ale też. Mam nadzieję, że większość tutaj tych gier będzie po prostu na bardzo wysokim poziomie, dlatego że właśnie ranking jest dosyć pokaźny. Tylko że musiałem właśnie ustawić takie parametry, żeby znajdował mi jednak przeciwnika, bo zawsze ustawiam parametry bardzo wysokie, to znaczy szukam zawsze zawodnika o podobnym rankingu lub wyższym. Zagrałem skoczek F6, jest goniec na D3, na spokojnie zagramy D6, posunięcie. No, ten ruch w sycylijskiej się przydaje oczywiście często. Goniec E7 z planem zrobienia krótkiej roszady. No i zobaczymy teraz, co zrobi przeciwnik. Oczywiście może grać bardzo różnie. Może zagrać C4, może wyjść skoczkiem, może F4, może goniec E3. Więc zobaczymy, jak się zachowa. No, obrona sycylijska jest oczywiście bardzo, bardzo bogata w różnego rodzaju warianty. Na razie roszada, myślę, że wszystko jest w porządku. Możemy przejść na przykład do planu A6, B5, ale po goniec G5 zaraz tak patrzę, czy nie zagrać po prostu skoczkiem na C6, czy skoczkiem na D7. H6 myślę, że też można spróbować, ale jednak wyprowadzenie figur bardziej mnie interesuje, dlatego też zagram skoczkiem na C6. Jednak tak dosyć żwawo spróbuję z tym skoczkiem coś zrobić. Oczywiście jak zbije mi na C6, to odbije pionkiem i będzie w porządku. Normalna pozycja grywalna, tak jak to w sycylijskiej bywa. Skoczek jednak uciekł na pole B3. No i teraz można spróbować chyba A6. Chodzi o to, że po ruchu F4 Hetman C7 sobie zastosuję, żeby skoczek mi nie wleciał tu, a będę pilnował pola E5. Hetman D2 ze strony białych, w porządku. Zastanawiam się, czy taki ruch nie wchodzi w grę w tym momencie. No, postraszmy przeciwnika, może goniec na B7, to znaczy postraszmy. To jest ruch, który się przydaje. Czasami jest po prostu wtrącenie B4, z tego skoczka odpędzamy, który dobrze też działa w centrum, więc dlaczego by nie? Jak to w sycylijskiej również bywa. W tym wariancie. Wieża E1, ok. Taki ruch, coś czuję, że przeciwnik chciałby tutaj chętnie tego pionka zbić. Nie będę go na razie do niczego prowokował. Myślę, że wyprowadzenie ostatniej figury na B7 będzie dobrym pomysłem. W ogóle obrona sycylijska jest debiutem bardzo, bardzo rozbudowanym, mega ambitnym. Wariantów jest cały multum, ale uwaga. Oczywiście możemy stosować wariant Najdorfa cały czas, więc tam też jest mnóstwo wariantów, więc nie trzeba też znać bardzo dużo odnóg w sycylijskiej. W sensie takim, że możemy wybrać sobie wariant, jaki chcemy grać, na przykład Drakona, czy Zwierzchnikowa, czy Najdorfa chociażby. No dobra, mamy tutaj goniec na E3. Ok, no i teraz tak, zastanawiam się nad skoczek E5, żeby wejść na C4. W ogóle tak wydaje mi się, że F3 przeciwnik gra tak, no dosyć miękko bym powiedział, ale myślę, że wyprowadzenie wieży na C8 będzie równie dobrym pomysłem, żeby celować w linię C. No i teraz taki ruch może mieć sens lub taki, żeby tego gońca spróbować zniszczyć. No ale widzę, że tak, weszła wieża. Porządku. Myślę, że tak. Teraz wieża na D8, wieża E8 mnie kusi. Myślę, że wieża E8 to jest taki ruch sycylijski często stosowany. Zawsze ten goniec się może troszkę schować, ale jednak no tutaj naprawdę czarnymi myślę, że jest wszystko dobrze. Taki ruch będzie chciał przeciwnik zagrać. Myślę, że nie ma co się długo zastanawiać. Trzeba zagrać skoczek E5 i tutaj się wpakować. Powolutku te swoje macki rozprzestrzeniać u niego, więc tak zrobimy. Oczywiście widzę taki ruch jak goniec B6, więc już pytanie, dlaczego nie wieża D8? Już myślę, że jest odpowiedź na szachownicy. Teraz skoczek będzie chciał wejść na C4, ewentualnie wybić, chociaż z wybiciem bym się mocno nie śpieszył, ale grożę tym. Bardziej bym chciał wejść na pole C4, z uwagi na to, że jak goniec by mi zbił, no to bym miał cały czas otwartą linię dla swojego hetmana, dla swojej wieży. Więc bardziej interesuje mnie ruch skoczek C4, który też będzie stąd mógł celować w B2. Myślę, że ruch hetman C6.
Tu się nic nie dzieje, taki pusty ruch. No, on chyba nic nie daje za bardzo. Aj, przepraszam, nie zauważyłem tego ruchu. Jak dobrze, że mam posunięcie Hetman D7. Kompletnie tego nie zauważyłem. No okej, weźmiesz mi gońca. No dobra. Tak też nastąpiło. Dobrze, to tego nie widziałem, się przyznaję. Troszkę za szybko to poszło. No jednak więcej gadania, mniej skupienia. Ale to na potrzeby filmu tak już jest. Niestety, że jakość gry na pewno troszeczkę spada. Dobrze, ale to nie szkodzi. Dajemy sobie radę dalej. Jedziemy skoczkiem na C4. Planujemy grać cały czas swoje. Ciekawe jest to, że jak gość zagra B3, ale nie zagra, to było nie najlepsze, bo osłabiłby skoczka. E5 bym podważył. Teraz tak, zastanawiam się nad biciem pionkiem jednak, bo tu atakuje, ale nie, bicie wieżą trzeba zastosować koniecznie. To jest zdecydowanie lepsze. Aha, teraz ruch E5 może być takie posunięcie. To jest w sumie ciekawe. E5, bicie, goniec, goniec C5, tutaj bicie, bicie, podważanka i E5, wygrywamy. Bardzo możliwe, że tak się może zdarzyć. Okej. Z drugiej jednak strony, w ogóle z kim, z jakiego państwa ja gram? Z Pakistanu, o proszę bardzo. Z drugiej strony wieża C8 i zagranie B4 będzie całkiem sensowne. Wieża C8, B4, już grozimy. Oczywiście on tutaj bardzo broni pola C2, więc nie za bardzo mogę się tym zająć, ale na przykład coś takiego, bicie, bicie, fajnie jakby zbił hetmanem goniec C5. To by było zbyt proste, oczywiście on może zbić wieżą, ale już się pojawiają pewnego rodzaju możliwości. Myślę, że teraz co? Tutaj on C3, B4, albo tutaj. Pomyślmy. A może w ogóle teraz tak? Teraz tak, bo skoczek już nie broni pola D5. Wycofał się skoczkiem, więc trzeba tak spróbować. Zagrajmy tak, zagrajmy D5. Jak mamy możliwość zagrania D5 w sycylijskiej, trzeba z tego skorzystać. Poczekajcie, przeoczyłem chyba to, ale bicie tutaj, tutaj, goniec C5 może być bardzo ciekawe. Nawet jak ono odejdzie, to jest strzał tu, oddanie jakości. Bazujemy na związaniu. Ciekawe, czy to pójdzie. Oczywiście bicie tutaj, goniec będzie ładnie celował, to się fajnie rozgrywa. Uderzamy mocno w centrum, wykorzystujemy hetmana z B7, wieżę z C4 i uderzając właśnie w punkt centralny, jest myślę, że całkiem ok. Oczywiście jest taki ruch jak E5, wtedy skoczek na D7 i tutaj będzie opcja wybicia, wejścia tam. O, w ogóle wybicia to się nie spodziewałem aż tak szybko. I teraz tak. Bicie skoczkiem będzie groziło tu, ale on zagra C3. A jakbym teraz palnął tu. No nie, to może być za szybkie. Nie no, tutaj trzeba normalnie zbić skoczkiem, pilnować pola E3, zawsze to wybijemy. Czy pozycja może nabierać charakteru dosyć równego? Ale myślę, że jest całkiem sympatycznie. Poczekajcie, a jakbym zagrał tutaj, on tu, ja bym wybił, zostawił sobie takiego świetnego skoczka w centrum, to by było dobre. Tak chyba zrobimy. Goniec na G5. Hetman G3 jeszcze jest taka opcja. Tu jeszcze jest opcja matowa, ale what? Zawsze mam goniec na H6. Naprawdę tutaj? A tutaj? Dobra, to B4. Podważamy punkt C3. Chcę wybić. Skoczek też ładnie podważa. B4 myślę, że zagrać trzeba. Próbować osłabić gońca na D4. To znaczy grać aktywnie przede wszystkim. I teraz co ty, mój drogi przeciwniku, możesz uczynić w tej sytuacji? Ja myślę, że po prostu czarne figury są wysoko i to jest pewien sukces tak naprawdę w tej pozycji. Co? Bardzo kusząca propozycja do tego, aby wybić tu. Jak wybije hetman, to goniec F6 i wybije pionka wolnego. Tylko, że jak wybije tym, to on też może wybić pionkiem. Choć to wygląda dalej atrakcyjnie, ale możliwe, że niewystarczająco. Bardzo też mi się podoba tutaj bicie. Bo jak odejdę, to on zagra mi C4. Aj, no właśnie. Szkoda. Ale tego gońca bardzo chętnie by mi się chciało zbić. Ryzykować czy nie ryzykować? Bić tu, bicie pionkiem. Skoczek fajnie będzie bronił tutaj w tych wszystkich pól.
Tylko pytanie, jak dalej zrobić progres? To jest trudne chyba. Celować tutaj, wieża C2 to zawsze mogę wybić na C2 tutaj, tylko to jakość mniej może być za mało. No właśnie, obawiam się, że jakość mniej to może być za mało, więc chyba trzeba uciec on C4. No dobra, uciekniemy, nie będziemy się tym razem wygłupiać. Bardzo chciało mi się zbić gońca, ale to myślę, że jest po prostu za mało. No niestety, dałem mu zagrać C4. Skoczek F4 raczej muszę. Z tempem atakujemy wieżę na szczęście i przestawić chyba wieżę tutaj, goniec E5. Skoczek na C3 już nie ma pola, na E3 pole ma. Teraz F6, E5 w ogóle fajnie by było ruszyć skoczka, przestawić tu w ogóle gońca tędy, fajnie by się go ustawiło, więc może tak, goniec może odejdzie i będę szybko celował w C5, chociaż on goniec E3, ale zawsze skoczek na G6. Dobra, w sumie dobrze zrobiliśmy, że nie poświęciłem tej jakości. Podstawia się tak troszkę pod gońca, co nie? Gram tak. Dziwnie gra, znaczy tak bardzo dziwnie bym powiedział. Tak chyba dosyć, tak bardzo miękko. Zaraz to się raczej według mnie wykorzysta. Ta wieża powinna iść jakoś w tę stronę. Tutaj ten goniec jak ruszy tu, to ja mam taki ruch i wymieniam gońca. Jak je wymienię, to będzie super. Dlatego, że po czarnych polach będę mógł sobie świetnie grać, mimo tego wolniaka. I ustawić wieżę na wolnych liniach i próbować grać właśnie na wolnej linii. Hetman ruszył tu, celuje mi tutaj. Dobra. Okej, teraz mnie kusi takie bicie. Ojejku, nawet nie wiecie jak. Ale wiecie co? Wieża D8, on zbije tu, ja zbijam tam. Jak mi zagra coś w tym stylu, żeby dać mata, to mam jakieś F5, F6. Tak zrobimy. Celujemy mocno w gońca. No i teraz co? Z gońcem on może mieć problem, bo zagra tak, to ja mu zagram tu. A potem będę celował jeszcze w skoczka. Myślę, że hetman B2 to jest duży błąd. Duży błąd, bo jeszcze w ogóle ciekawe opcje grożą skoczek D3. Hetman z B7 będzie bronił G7 pola, bo jeżeli on zbije, no to jak już mówiłem, tam odbijemy, a zawsze na końcu mam jakieś F6, F5. I hetman będzie bronił tutaj G7, ewentualnie gońcem, ale to myślę, że lepiej bronić hetmanem. Wszelkie wymiany nastąpią. Tutaj się to na pewno dobrze wymieni. Nawet skoczek H5 będę miał taki ruch. No, w każdym razie obrona będzie, a straty materialne z jego strony będą nieuniknione. No dobrze, mój drogi przyjacielu. Jak ty teraz chcesz zagrać? Myślę, że ja już cię mam. Czuję podskórnie, że już taktycznie te twoje figury po prostu niemrawo stoją i jestem w stanie to wykorzystać, no tak bardzo niemrawie. Ojejku, powiem wam, bardzo się cieszę z tego, że nie wybiłem wieżą wcześniej gońca na D4, no bo byłoby bardzo trudno, ale korciło mnie, bardzo mnie korciło. No, tym razem rozsądek przeważył, na szczęście. A nie brawura i ryzyko poświęcenia jakości, choć bardzo lubię w ten sposób grać. Ostatnio ten styl gry u mnie się nieco zmienia, tak zauważyłem. Lubię grać ostre szachy, dzieje się trochę, jest ciekawie, ale uważam, żeby grać ostre szachy, trzeba przede wszystkim poznać bardzo dobrze strategię, wbrew pozorom. No bo jak mamy się dobrze nauczyć jeździć na rowerze, jak nie potrafimy, nie wiem, biegać chociażby. Wiem, jak to brzmi, nie chcę tutaj filozofować, ale. Tu bardziej chcę się odnieść do szachów. No dobrze, bijemy na D1. No i tak jak już mówiłem, jakiś goniec na H8 tylko grozi, więc nawet zagram F5 wtedy. Dokładnie, on tu chce dać mata. Myślę, że. Znaczy, też mogę tak w ogóle zbić z szachem. Bez problemu, więc nawet to uczyń. No tak, wymiana jest naprawdę tutaj, myślę, że wskazana. I zwyczajny ruch taki, on zbije, może tu. Aha, bo teraz tak, hetman odejdzie tutaj. Nie, no dobra, to gramy F5. Gramy po prostu F5. Hetman broni pola G7. Wiem, że te przeciągi na przekątnej,
są bardzo niebezpieczne, wizualnie wyglądają strasznie, ale jednak stan faktyczny jest taki, że mata po prostu nie ma. Więc jest dobrze. Grozi taki ruch. Na przykład jest figura więcej. Zaraz zagram tutaj i będę groził też biciem gońca. No więc wszystko gra. O, sam zagrał gońcem na F6. Proszę, zobaczcie. Ale jak zagram tu, on odejdzie, wybije, dam szacha. Może dam mata beniowskiego, słuchajcie. Ale byłoby cudnie. Ale byłoby cudnie. Ale byłoby cudnie. W ogóle tak. I teraz tak, uwaga. Szach. Szach. No zagraj król H1. No bo może oczywiście tak zagrać, ale to wszystko przegrywa. Król H1. Skoczek. Skoczek H3. Słuchajcie, mat beniowski będzie, proszę. Hetman G1. I mat. Jest! 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 Dałem mata beniowskiego, moi drodzy. Dziękuję ci, przeciwniku, że dałeś mi tę możliwość. Wow! Wiecie, że ja chyba nigdy nie dałem mata beniowskiego, tak naprawdę. Szczególnie na takim poziomie 2400, tak naprawdę w rankingu czeskomowym. Ależ! Mat Beniowski wszedł, wszedł, wszedł. No dobra, analizujemy partię. Lecimy z analizą w takim razie. Ale wyszło pięknie. Przegląd. Zobaczmy, jak to wyglądało według Chess.com. 81,6, 93. Jeden poważny błąd jakiś był, zaraz zobaczymy gdzie. No więc tak, na razie powiedzmy, tutaj jest teoria. Dobra, roszada, goniec, tak, skoczek C6, skoczek B3, A6, no to są chyba normalne posunięcia. Mówię tak, tą sycylijską przeciwnik zagrał tak mięciutko troszeczkę. No, podpowiada silnik, że skoczek E5 teraz jest najlepsze, ale to, że jest najlepsze, to tam wiecie. Wyprowadzam figury, jest świetnie. No właśnie, tutaj F3 mięciutko, ja bym się zastanawiał nad F4. No, a zobaczcie, nawet wyprowadzenie wieży będzie ok, no ale F3, no rozumiem. Tak wizualnie zawsze wygląda, że lepiej ustawić takie działa pionków, żeby goniec celował w taką ścianę, można by powiedzieć. Goniec na E3, tutaj wieża, dobra wieża, to wszystko w porządku, nie ma co za bardzo też lamentować nad tą pozycją. Ha, skoczek D7 pokazujesz tutaj, drogi przeciwniku. A, przepraszam, moi drodzy, nie ustawiłem ostatniego posunięcia podświetlonego. Zapomniałem to uczynić w ustawieniach. Następnym razem się poprawię. Tutaj skoczek E5, goniec B6, hetman. No właśnie, zapomniałem o takim ruchu. On od razu wymienił. Trzeba może by było to trochę przytrzymać, no ale poszło, poszło. Goniec D4, skoczek na D3 każe grać. Tak, i powiedzmy tu i skoczek D7. Takie plany w sumie są. To też jest dobra gra czarnymi. Taka bezinwazyjna, bym powiedział. No ale dobra, poszło tak. To też jest dobre. Bicie, wieża bije. Wieża D2, zdwojenie wież. Skoczek czmychnął. E5 każesz grać. A tu to co wtedy? A wtedy D5. Okej, bo gońcowi robi się ciasno. Ajajaj, no tak. To takie klasyczne podejście. No widzicie, dawno Sycyla nie grałem, małe wyczucie tutaj miałem w tej pozycji. No ładnie, ładnie to by wyszło. Normalnie to bym zagrał ten posunięcie E5, ale zobaczcie, po ruchu D5, no silnik już mówi, że białe trochę się wygrzebują. No tak, to ja bym zbił tu. Tak. Też bym zbił tak. Dalej bym grał tę pozycję, mi się podoba. Tutaj wydaje mi się, że jest w porządku. Nie ma co też chyba tutaj narzekać. No dobrze, ale poszło w ten sposób. Skoczek zbił C3. Wieża D4 każe bić. Naprawdę? Ale moment, no dobra, jak wieża zbije, to goniec C5, zabieg kosmetyczny. A co będzie po biciu pionkiem? A, goniec B4, ojej. No racja, goniec B4 też odzyskuje jakość, a tu zostaje izolowany pionek. A jeżeli zbije wieża, goniec C5, no hetman odejdzie. No można jeszcze trzymać to związanie, bawić się z nim.
Ale powiedzmy, wybije szybko. No i sobie gramy dalej w szachy, co nie? Czarne nie mają żadnych problemów. No dobra, to też tak blisko koło remisowej pozycji. No dobra. Na pewno takie bicie trzeba zauważać. Miałem tutaj inną koncepcję, jak widać. Goniec G5, wieża na E2, B4, B3. Bardzo mnie to kusiło, ale to już chyba byłby ruch nie najlepszy. No właśnie. Bicie tutaj. Niby silnik mówi, że jest koło równości, ale trzeba było wykazać się techniką. No jest sporo dziur w tym momencie, jasne, ale no tak jak mówiłem, nie chciałem ryzykować. Wróciłem, tak. Skoczek F4, wieża E3, no to poważna rzecz. No i wieża D7. Dokładnie, bo tutaj chodzi o wspaniały ruch. No takie ruchy się po prostu zagrywa, no to nie są trudne ruchy raczej. Jest wieża D7, no i tutaj bazujemy właśnie na związaniu. Oj, ten ruch to już przegrywa totalnie, wieża na D8, wielkie sprzężenie. Dokładnie, no goniec zbił, wieża zbiła, goniec H8 grozi mat, F6 każe grać. A to już w sumie nieważne, ale F6, tutaj, hetman A7, jeszcze bazując na związaniach, no nieźle. Tu wszystko wisi i skoczek na D3 wchodzi, wieże wiszą, wszystko wisi kompletnie. No ja rozumiem, no jest wygrana, wiem, 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 no ale tu bardzo upraszczając pozycję, F5, goniec zagrał i skoczek, no i mat beniowski, moi drodzy, przepiękny mat beniowski. Przed na samym końcu hetman G1 z dwoma wykrzyknikami. Genialny ruch, no ale kto takich genialnych ruchów nie widzi? Każdy z nas już widzi, cała Polska widzi, moi drodzy, mata Beniowskiego. Skoczek F2 mat. Dziękuję, 38 posunięć. No, tak można grać. Moi drodzy, 2489. Już ten ranking jest całkiem, całkiem pokaźny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, dobrej niedzieli, pozdrawiam, cześć.